witam na moim skromnym kanale Milionowy Gołąb. Tutaj pierwsze wam pokażę, bo widzę, że bardzo dużo ludzi robi tam i aukcje i takie rzeczy i sprzedają młode, więc stwierdziliśmy po prostu z dziadkiem, że też nagram kilka po prostu tutaj par, bo my już połączyliśmy w pary od bodaj 6 albo 7 stycznia. Także tutaj jest pierwsza para. Zawsze do góry jest samiec, a na dole jest samiczka, nie? Także można sobie zobaczyć. To jest box numer 8. No i tutaj zaczynamy. Nie muszę nikomu raczej mówić i przedstawiać tych gołębi, bo każdy wie, o kogo chodzi, prawda? Tutaj jest jeden młody. Ja tutaj jeszcze dokończę najpierw tutaj to pedigree. Bo chcę, żeby po prostu było dobrze nagrane i żeby każdy dobrze zobaczył, pomału. I może zrobię tak, że po prostu 4-5 boksów codziennie i będę po prostu wrzucał te filmiki tam do siebie na kanał. Tu jak widać jest z 2021, numer 301. Ten młody już jest zaobrączkowany. Można sobie zobaczyć. To jest oczywiście win. Do góry jest samiec. Czyli tutaj na dole była samiczka. Bardzo ładna jest ta samiczka, mi się bardzo podoba. A tam jest młody, nie? Który jest właśnie zaobrączkowany. Nawet wczoraj widziałem, że on to sobie przychodził sam jeść. Także to jest box numer 8. Tu są też młode. Także tutaj jest box numer 12. No i proszę. Oczywiście do góry samiec, na dole samiczka. I tu są dwa, 326, 327, dwa młode. Jeżeli ktoś by chciał młode, to można się skontaktować albo drogą mailową, albo zadzwonić, są numery, albo prosto do dziadka też można zadzwonić. Z nim można się targować, bo on lubi po prostu czasami coś dać w gratisie. Jeden tutaj kolega z jednego oddziału, tutaj jest też Belgii w Tinen i zamówił już 5 i tutaj z tego i z 6 dziadek da po prostu gratisie, żeby po prostu miał 3 samiczki i 3 samce, nie? Także w sobotę ma tutaj być i ma po prostu z dziadkiem tam dalej rozmawiać. Także widzicie, tak to wygląda. Tutaj też jest box numer 11. Do góry samiec. Witte Dirk i Balaur Korde Heide. I na dole jest samiczka Bugenersus Rotfade Erste International Thailand. Także dziadek tutaj ma naprawdę dobre asy. Ja to tak postaram się, żeby każdy sobie mógł po prostu zobaczyć, tak, tą sztambą. Nie było, nie? Że po prostu nie idzie się doczytać czy nie zobaczyć, bo to wiadomo, każdemu to później przeszkadza, nie? To jest oczywista sprawa. Postaram się to po prostu pomału zrobić, a żebyście i może troszkę tak dalej. A dalej to już kurczę, już widać, że niestety nie mam jakiegoś tego sprzętu, ale może się zrobić. No nie, jedna musi być po prostu bliżej. No ale to był box 11, tak? To już box numer 12 filmowałem, tak? Tak, ten już filmowałem. Tam ma jajko na dole. No, widzicie, to są też. No. Także Zon Vicious i Jelema Fund Koppel Zwarte Haut. Także do góry Dofer. I na dole jeden, czyli samiec. I tak to wygląda tutaj. O. Także oglądam się ostatnie filmiki i widzę, że niektórzy na przykład jak do rozpłodu, to niektórzy słomę rzucają, niektórzy po prostu dają miski. Wczoraj oglądałem też bardzo dobrego gołębiarza z Polski. Tylko jak mu było, widzicie, wczoraj parę filmów oglądałem, zapomniałem, ale bardzo fajny sposób. I zarazem go pozdrawiam, bo
do miski, po prostu najpierw zanim robi, wkłada wkładkę, czyli tam, prawda? Daje po prostu najpierw taśmę dwustronną i ta wkładka się przykleja, także bardzo dobry sposób. Myślę, że będzie to nagrane dobrze. Tak tu wygląda ten hok. A jeszcze mamy tam hok z drugiego strony domu, także też nagram. Także myślę, że tu mają fajnie, bo i mają... To jest z boksu 11. Tu widzicie, tu jest samiczka i samiec. Nie? I tu wysypujemy takim drewienkiem luźnym. No i tam co 2-3 tygodnie się zawsze posprząta. Nie, tutaj mają o karmę. I tu jeszcze kamyczki dostają, o tak, tu i tu. Także, a tu jest tego boksu 12. Też może od razu pokażę, tak? Może sobie zobaczy, jak wyglądają. No, i tu jest właśnie ten młody, którego pierwszego pokazywałem. Bardzo ładny. Widzicie, niebieska obrączka z 2021. No, jest i samiczka, jest i ten, jest i samiec. Teraz może jakby tutaj nie ma. Tu są, o, tu są też dwa młode. Widzicie, samiczka i samiec razem są. Pewnie będzie tyri-lili, ra-la-la-la. Coś się pewnie będzie działo. Już są przygotowane. Te młode już są dosyć duże, także... O, młode tam są dwa. No jeszcze no, dopiero mają ile? Z 2 tygodnie. Coś koło tego. No i tu jest ich rodowód. O. Proszę zobaczyć. Samiec do góry. Brur Azdow, Kroację. Obrec. No i tu jest na dole samiczka, tak? Kis Orion. Teraz Inter Zwarthaut. Kis Orion. X International Zwarthaut. I tu jest dalej oczywiście reszta. Mam nadzieję, chcesz po prostu, żeby to było dobrze, bo później ciężko, jak ktoś ogląda filmy, chciałby może coś, czy może chciałby się dowiedzieć, no to widzicie, macie tutaj później dalej od samiczki Orion Zons, Wartehaut, Mirna, Vincent i tak dalej, i tak dalej. Tu macie też od, później dalej masz dalej Zon, czyli syn Barabas, Jelema, córka Czarna, Jelema. No i tutaj też jest Wartehaut, Metier, Doktor, Henk, tak dalej. Ale każdy przecież gołębiarzy zna, także jak sobie ktoś zobaczy, i to jest boks numer 14. Nawet jakby ktoś chciał, to mogę wysłać pedigree, tak się nie ma problemu. Chciał sobie ktoś dokładnie zobaczyć. I tu są też dwa młode, 315, 316. Tu są też dwa młode. Willy, Son de Foss, 25 miejsce. Nasz International Barcelona, National Barcelona, przepraszam, czyli to jest no, samiec. 18 National Perpignan, także bardzo to jest dobre wyniki. Tutaj dziadek ma tutaj, słuchajcie, asy z rękawa wypadają, no. Ale jak to mówią, prawda, też gołębiarze, prawda jest taka, że no czasami robi się, łączy się pary nawet najlepsze z najlepszymi i czasami po prostu no niestety nic z tego nie wychodzi, a czasami jest jakiś spontan, czy po prostu jedno z tym, drugie z tamtym i po prostu są to wybitne w tej gołębie i latają, i latają. Także ja mówię, ja też nie jestem jakimś wybitnym hodowcą, bo ja to dopiero
parę lat, także wiecie, ode mnie się też za dużo też nie nauczycie. Także myślę, że może na tym powoli będę tu kończył. Te parę boksów zrobiłem. No i tak codziennie jest ich tych boksów tutaj 21. Gdzie są jeszcze młode? O, to tu są jeszcze dwa młode. No, ale jak podrosną, troszkę będą większe, to może też i wtedy lepiej ten filmik nagrać, bo wtedy widać, jak one też wyglądają. Na razie są jeszcze za małe. Siedzą w tych miskach, prawda? Także widzicie, jak to wygląda. Tutaj też jest jeden. O, i tu, prawda? Także mają tutaj wszędzie jedzenie. Także jeżeli ktoś by chciał, to można się odezwać. Z tego, co wiem, co dziadek mi mówił, to za młodego, z każdego tego boksu 250 euro za młodego. Ale mówię, z dziadkiem można się dogadać, bo on lubi po prostu coś dołożyć, prawda, i tak dalej, także wiecie. Tutaj też jest młody, tu w sumie były dwa, bo 319, 320, nie? Ale ten jeden po prostu mieści tam, żeśmy przełożyli, także o, tu są też, widzicie, no ale to mu jeszcze są małe, także myślę, że o, i tak tu wygląda ten, także tu jest 21 boksów, nie? No i miejsca mają dużo, bo to nie jest takie aż małe, tu są mogą siedzieć, tam mają młode, także tak to widzicie wygląda. Staramy się jakoś tu czysto zachować, także parę dni temu było sprzątane. No. Także widzicie, no ten jest największy, bo ten był tutaj pierwszy, nie? Sparowany, także ten był pierwszy. Także no i jedzenie jest jakie jest. Oczywiście teraz już jak są młode, no to dajemy tutaj o tą karmę, prawda? Tak, żeby jak są młode, nie? Bardzo dobra. No i mieszamy też sezonową, czyli na przykład na 4 sezony też mieszamy, nie? No, a tutaj nasze, widzicie, też są bardzo dobre. Kiedyś dziadek jak gdzieś tam, jak był szefem kuchni i po prostu zamykali tą kuchnię, no to takie paki, tu się otwiera i się sypie ziarno. Także może ja pokażę. Czekajcie, chwilkę. Ja tutaj pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać. Jak to będzie? O, tak. To bardzo, bardzo proste. Wygodne. Oczywiście na to trzeba nasypać, prawda? Wymieszać. No i tak to wygląda, ale bardzo wygodne to jest z tego względu, że po prostu trzeba, i tutaj wchodzi do takiego baku wchodzi 5 worków, nie? Także macie tutaj, o, to są, to jest ten na teraz, później 4 sezonowy i tak dalej, nie? Także tak to wyglądają, te 4 baki tutaj takie są, nie? Także to jest fajne. No oczywiście tu mamy jeszcze też w tym, nie? No i tu do tego, do jak czyścimy boksy, no to wsypujemy zaraz świeże. Tutaj są kamyczki, to też takie fajne, bo można sobie różne tutaj karmy też nasypać, prawda, czy jakieś witaminy. Także z czasem będę pokazywał. Także myślę, że to na dzisiaj. No i tu jeszcze się idzie do góry, oczywiście, nie, do góry po schodach. Także tak to wygląda, nie? Z ostatni rzut jeszcze okiem i mówię, oglądam ostatnio sobie filmiki, także bardzo mi się podobają, można się czegoś nauczyć, dowiedzieć od starszych gołębiarzy. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, gołębiarzy, gołębiarki, i życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam, Mariusz, cześć.